Zapowiada się ciekawie, dobra. Witajcie, to znowu ja. I to jest na pewno nie typ początku powrotu ode mnie, jaki mogliście się spodziewać. Jednak postanowiłem, zainspirowany moim ulubionym twórcą, jednym z ulubionych twórców na YouTubie, Librarianem, nagrać po prostu let's play pewnego horroru. I zobaczyć po prostu, o co w tym wszystkim chodzi. Kanał zamierzam dalej prowadzić stricte horrorowy. Chyba jednak wolę sobie przełączyć na angielski. Nie chcę, żeby junk tłumaczenia mi psuł tutaj doświadczenia. Kanał będzie dalej stricte horrorowy, jednak myślę, że takie, no, tego typu zróżnicowane materiały mogą być naprawdę ciekawe i zobaczymy, dokąd to po prostu pójdzie. Nie mam pojęcia, czym jest ta gra, nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje, nie mam pojęcia nawet, jak wygląda gameplay. Czy to będzie pierwsza osoba, czy jakkolwiek inaczej. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Okej. On now. Okej. O! O! O, okej. Okay. Czy to jest... Czy to jest point and click? Okej, ciekawe. O, to daje naprawdę dużo... możliwości. Nie mam nic do powiedzenia. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje w tej grze. Aha, ale Tom. Wdowę? Ale co? Czekaj. Okej, co się stało? O co chodzi w ogóle? O! To my! Ale coś... Aha, okej. Zdaje się, że to nie jest coś, co powinniśmy wiedzieć w tej chwili. Grafika jest naprawdę... Dobra, co można pojętać, klika nie jest jakoś bardzo... imponujące, ale nadal jestem pod wrażeniem. 608. Może do jasnej strony najpierw. A, jest dzień, okej, okay, to ja się nie spodziewałem. Myślę, że będzie to w środku nocy. Okej, okay, czy to nie tędy? Okej, okay, jakiś take na lustrze, na nie lustrze, tylko oknie. Właśnie w środku nocy zawsze horrory są jakieś ciemności. Ja też sobie pogasiłem światła i właściwie jakiekolwiek światła poza komputerem, bo chciałem jakby dać sobie jak najlepszy experience, bo jednak nie wiadomo, że nikt nie będzie się nie wiadomo jak bał tych horrorów. Nie chcę też dawać jakieś 2014 youtuber reakcji tutaj. Okej. Okay. Ale no. Horror to jest medium, do którego trzeba pozwolić się dopuścić. Trzeba pozwolić, żeby coś się przestraszyło. Dlatego liczę na całkiem autentyczny experience. Wydaje się, że... O, 608, to było szybkie. Zgubiłem wątek. Że to, co się stało, będzie jakby jakąś wielką tajemnicą. Chyba nie dane jest nam to wiedzieć w tej chwili. No jesteśmy i co w związku z tym? Mhm. Aha. Chyba lepiej kulturalnie zadzwonić, raczej usłyszę i... Nie wiem, pukanie? Nie wiem, czemu mam taki wybór, stresuje mnie to, trochę paranoję mi to daje. Jakie to konsekwencje może mieć? No, jestem bardziej przejęty raczej osobą niż kamerą. Przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Ale Juliana chyba nie za bardzo... za bardzo ją to obchodzi. Ale nie wydaje się, że... pukanie czy dzwonienie to był jakiś faktycznie nieważny wybór. Co to znaczy po tej wsi? Wątpię jasno.
Raczej powinien nas zobaczyć, prawda? Nie wiem. Może chyba, że nie chce. Matko powiadomienia. O Jezus. Okej, ta gra już ma, widzę, ma potencjał, bardzo dobry klimat. Z tym jeszcze, że ta część korytarza jest tak bardzo zacieniona, zwłaszcza w porównaniu z tym oknem całkiem po drugiej stronie, jednak za tymi drzwiami całkowita ciemność. Już coś tam nie bym mógł zobaczyć, ale postać tej pani Martins wygląda tak niepokojąco. My jesteśmy na jakichś oficjalnych wiadomości, zdaje się. Masz retrospektywa pana Waltera, zdaje się, Martins, któremu stało się coś. Co to może być? Nie wydaje się, że... O, jednak jest zainteresowana, okej. Chyba, że nas zaraz wszystkich pomorduje. Aha, czyli co? Kim my właściwie jesteśmy? Okej, nie wiem. Nie wiem naprawdę, co komentować, bo jeszcze tak mało się stało, ale klimat całości jest naprawdę... naprawdę niesamowity. Kiedy tylko drzwi się otwarły, to już się czułem naprawdę zaniepokojony. Raw Material. Okej, nie wiem, czemu skojarzył mi się Raw Material z komentarzami narratora z Manhunta. Jeżeli jesteśmy jakimiś popaprańcami, którzy chcą wykończyć żonę po tym, jak męża nie ma... Jezus, czemu ty tak stoisz? To może się to naprawdę niedobrze skończyć. Czuć to stęchlizną. Zamknięty dom nie działa zbyt dobrze na głowę. Oho. O, mogę się rozglądać, okej. Naprawdę nie podoba mi się ten kadr. Jest godzina druga w nocy, nie wiem, czy wspomniałem, kiedy to nagrywam. Także poza moim komputerem jest naprawdę całkowicie ciemno, a melodia też dużo dodaje. Ja chyba nie chcę od pani nic do picia. O nie. Ja chyba... jestem uzależniony od kawusi, tak jak każdy inny, ale ja chyba wolałbym od tamtej pani nic nie akceptować. O co chodzi? Kim jesteśmy? Ma sporo? Jezus! O Jezus, to jest pies! Ja myślałem... Okej, ja myślałem... Nice shot of gunpowder. Myślałem, że mamy zwłoki. To był specjalny zabieg. To słodkie. O, okej. Więc tego typu. Okej. Naprawdę, ten korytarz jest niepokojący. Ten pokój jest znacznie jaśniejszy wewnątrz. Okej. Najpierw te wszystkie dyplomy. Chyba powinienem to wszystko zacząć czytać, tłumaczyć może. Certyfikaty, dziennikarstwo, specjalizacja w komunikacji. Walter był dobrze wyedukowany. Wydaje się, że pani Martin tak samo. To strata. Okej, zacząłem coraz bardziej myśleć, że jesteśmy tutaj, żeby zrobić pani Martin krzywdę. I nie podoba mi się to. Jeżeli z taką grafiką będzie gra zachęcająca do akcji pokroju faktycznie Manhunta, może być naprawdę mrocznie. W domu jest dużo książek. Cokolwiek ciekawego? Ciekawsze to jest ta butelka obok. Jest książka, która nie do końca pasuje. Zobaczyć. Manual do elektroniki. Co? Jakiś... Czy to będzie ważne? Czy to już
wszystko jest ważne, czy to jest tylko... O, słychać kawę. Okej. Okay. Zdaje się, że wszystkie dyplomy jednym kliknięciem ogarnęliśmy, więc na lewo jest kurczak. Będzie padać? Ledwo. Kogut mówi inaczej, spójrz. Te koguty nigdy nie mają racji. O co chodzi? Co? Czuję się, że nastrój był faktycznie ustawiony, ale o co chodzi z tymi kogutami? Czy jestem po prostu zbyt gówniok, żeby to zrozumieć? Słyszę, jak przelewa wodę przez filtr, niedługo wróci. Sprawdźmy szybko wszystko, co można. Dobra, co jest tutaj najważniejsze? Co jest najważniejsze? Jakieś zdjęcia? Nie wiem, czego ja szukam. Zdjęcie. Jakaś sceneria. Niezbyt zachęcająca sceneria i... nie... fokus. Dobra, może włączenie angielskiego to był błąd, bo nie jestem w stanie przetłumaczyć wszystkiego w głowie. Nieskupione. No, rozmazane. To zdjęcie ma za sobą historię, czuję to. Może zapytam mnie w czasie przesłuchania. To drugie. A, obraz. Jezioro. Myślę, że pani Martin to namalowała. Pani Martin jest naprawdę niepokojąca. Ogólnie, w sumie nie wiem, czym się może zajmować samotnie mieszkająca wdowa w ciemnym apartamencie. Ale ogólnie jest to dość niepokojący typ osoby, zdaje się, po prostu. No, z natury. Co jest zabawne w tej telewizji, w tym telewizorze. Coś popsuło? Mu piorun uderzył? Się całkiem się daje, że... stało się to tego samego dnia, w którym Walter, wiesz... Nie wiem właśnie, o co chodzi. CR player, fancy. Za ile teraz takie chodzą? 2 miliony... Cruzeiros? Przepraszam, ja muszę... Co to jest cruz... W Brazylii, aha, okej. Okay. W latach 49, 86 i 90, 93. Czyli... to są jakieś lata... Właściwie to jest całkiem... To mogą być całkiem różne lata, to nie aż tak dużo mówi, ale... Nie więcej niż te estetyki VHS-u nam powiedziały. Więcej, zdaje mi się. Walter wziął na to pożyczkę. Mówił, powiedział mi raz, jak mnie przewoził. Kawa prawie gotowa. Zdjęcie Adriana jest takie niepokojące. Zastanawiam się, czy to nie będzie po prostu red herring. Jest na grę, która się wydaje... Weźmiesz? Tak subtelną, nie wydaje mi się, żeby coś było nie tak z nią. Wydaje się to zbyt oczywiste. I nasze zachowanie też jest bardzo podejrzane, ale ja chyba podziękuję za kawę. Jasne, dziękuję. Od kofeiny żółkną zęby. Odmawiasz niepokoju w płynie. Więc czy pani to przemyślała? Tak. Miejmy to już za sobą. No super, niedługo zaczniemy. Nagrajmy przesłuchanie na tym krześle, Sylwia. Sylwia? Aha, jestem chyba Silva, czy jakoś tak. I spojrzenie jest... Zastanawiam się, czy ktoś po prostu się swoją babcię do posyłania do tych zdjęć? Wydaje się naprawdę dobre. Czy to jest modelowane? Gotowa? Nie, ale to nie ma znaczenia. Okej, okay, zacznijmy. 3, 2, 1. Im dłużej patrzę się w oczy pani Martin, z tym bardziej niepokoję się jej spojrzeniem, a patrząc na to zdjęcie, które wcześniej komentowaliśmy, naprawdę nie mam dokładnego pojęcia, co to jest. Chyba powinienem o tym wcześniej wspomnieć. Najbardziej mi się kojarzy ze zwłokami w worku. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Jesteśmy tu z panem Adrianą Martins, żoną Waltera Martins, naszego kolegi, który tak nagle odszedł. Zgodziła się udzielić nam wywiadu w tych bardzo ciężkich czasach. Sam dom naprawdę opowiada historię tego, jak ta dwójka tu żyła. Aha. Co najbardziej może nastrój ich opowiadać? Telewizor i... Nie, to nie jest sam kogut, bez telewizor. Obraz, powiedzmy.
razy. O matko, z bliska i spojrzenie jest jeszcze gorsze. Aż na sobie oczy lekko poczułem. Obrazy wcale nie są pani, prawda? Tak, uczyłam się latami. Lubię malować moje sny. Przygotowałem portret Waltera. Teraz nie mogę nawet na niego spojrzeć. Okej. Właśnie o co chodzi z tym zdjęciem? Bardzo peculiar zdjęcie w salonie. Pierwsze zdjęcie, jakie wykonałam z naszej dwójki. Stawiłam kamerę na tripodzie. Czy ona jest do góry nogami? Nie rozumiem. Chyba, że to faktycznie są zwłoki. Jeżeli to jest zdjęcie Hobiego, to jest jeszcze bardziej niepokojące. Lapwing showed up out of nowhere. I think we are too close to its nest. A, chyba, że to jest tak atakujące zdjęcie i jest psute. Powód był... wynik był taki. Portret, na którym żaden z nas się nie pojawia. From yours truly. Cudowny fotograf. Wydawało mu się to tak zabawne, że je oprawił. Też kiedyś wydawało mi się zabawne. Certyfikaty może? Jesteś całkiem dobrze wydukowani, prawda? Można tak powiedzieć. Trochę się uczyłam historii teatr. Teatr? Wstał teraz Eloquence Workshop. Nawet nie wiem, co to jest. Pomagałam mu tam. Czy możecie uwierzyć, że miał problem z wymową? Kiepska dykcja. No, tak jak ja w tej chwili. Nikt tego dzisiaj nie zauważa. Jego artykulowana mowa to był mój dar. Mam bardzo dziwne wrażenie, że cała ta gra to jest jeden wielki red herring. Próbuję naprawdę przeanalizować, jaka tutaj może być historia. Ale nie jestem w stanie niczego wkolwiek stwierdzić. Nasze zachowanie jest bardzo podejrzane. Pani Martins jest cały czas przedstawiona w cieniu, z tym bardzo nieprzyjemnym, przerażającym spojrzeniem. I nie wiem naprawdę, czego się spodziewać, ani kto tutaj zrobi coś, co sprawi, że ta gra jest taka horrorowa. Co sprawiło, że może pani przejść przez te trudne czasy? Proch strzelniczy pomógł mi bardziej niż cokolwiek innego. Pies. Aha! Gunpowder to jest imię psa. Nie zrozumiałem do tej pory. Oczywiście, jest dość smutne. Wierzę, coś się stało. Tęskni za Walterem. Kto nazywa psa Gunpowder? Jakby rozumiem, ale... Gunpowder? Proch strzelniczy. Przynajmniej zajmowanie się nim sprawiło, że mniej o wszystkim myślę. Zobacz. Przepraszam, ale wydaje mi się, że nie mogę kontynuować. Oczywiście, pani Martins, mamy wystarczająco materiału. On był taki inny, zdenerwowany. Nigdy się nie spodziewałam, że... Nigdy się tego nie spodziewał, pani Martins. No, ale nie mogę sobie wyobrazić Waltera z bronią. Czyżby on się postrzelił? Bronią? Jaką bronią? Walter nigdy nie miał broni. Broń, którą używał w czasie nadawania show. Nie używał broni. Wiem, że to było przerażające, ale widziałem, kiedy pociągnął za spust, czyli rzekomo się postrzelił. To jest to, co Ferreira powiedziała ci na stacji, prawda? Nie, powiedziano mi, że użył noża. Nie, powiedziano mi, że wziął truciznę. Nie, powiedziano mi, że się powiesił. Czemu ja mam mieć ten wybór? Czemu... Ja nie wiem, co się dzieje. Powiedzmy, że trucizna to jest najmniej makabryczne, ale to naprawdę niepokojące.
znaczy najmniej makabryczna. Z wszystkich tych opcji najmniej, I guess, widoczna. Grusom się wydaje, to właśnie trucizna chyba. Co? To nie może być. Mój Boże. Wiedziałam. Od kiedy miał tą cholerną taśmę. Taśmę, na której... O matko, migające światło komputera właśnie sprawiło mnie o zawał. Myślałem, że coś mi migło w cieniu oka. Okej. Okay. Zgaszenie światła to był naprawdę dobry pomysł na klimat do tego. Taśmę, na której próbował nadawać? Kelso... Nie wiem, jak czytać te nazwiska. Kelso? Chelso? Celso? Powiedzmy Kelso. Sprawdził taśmę z powrotem w studiu. Wydaje mi się, że film był spalony. Coś takiego. To nie była taśma nieoryginalna, to była kopia. Poważnie? Nadal masz oryginał? Tak, proszę. Nie wiem, co zobaczył na tej rzeczy. I nie wiem, skąd ją wziął. Ten potężny dźwięk z soundtracku naprawdę przyprawił mnie o dreszcze. Walter kazał mi przysięgać, że nigdy jej nie obejrzę. Oglądał ją tylko, kiedy nie było mnie w domu. Albo we wczesnych godzinach porannych. Chce się ją obejrzeć, prawda, na swoje show? Nie wydaje mi się, że to dobry pomysł, ale jestem zbyt zmęczona, aby próbować zmienić wasze zdanie. Pójdę na zewnątrz zapalić. Nawet nie chcę słyszeć tej rzeczy. Okej. Okay. Będzie nam jej brakować. Przykro mi. Co? Czy ona poszła w ślady Waltera? Czy myśmy właśnie doprowadzili starą wdowę? Okej. Okay. To jest właśnie to, co lubię w... To bardzo źle zabrzmiało, ale to jest to, co lubię w indie horrorze. Że jest taki nietuzinkowy, naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. To jest to, mamy tu jakąś historię. Wyglądasz, jakbyś widział w ducha. Zostajesz, prawda? Are you crazy, Martia? I just gotta see what the hell is going on here. Naprawdę chcę zobaczyć, co się dzieje. Chyba, że... Ha. To ciekawe, nie wiem, co się dzieje, ale gdybym wyszedł, zobaczył, co się stanie z panią Martins, czy to ma faktycznie jakieś... różne ścieżki. Wiedziałam, że... Mam dobrą decyzję, zabierając się tu ze sobą. Dobrze, żebym dokończył myśl, to jest to, co lubię w indie horrorze. Nie można się naprawdę czegokolwiek spodziewać. Chciałem spróbować zagrać swego czasu w The Evil Within, bodajże tak się nazywała ta gra. Bo miałem ją za darmo na Epic Games, jednak nie byłem w stanie przetrwać 20 minut, byłem po prostu niesamowicie znudzony i zniesmaczony czymkolwiek, nic mnie nie przerażało, byłem tylko zdenerwowany. A tutaj, chociaż nic się tak naprawdę nie stało, to klimat, ciężar tej całej sytuacji sprawia, że rozglądam się po pokoju z lękiem, że zesrane oczy pani Martins będą się gdzieś tam nieskąta patrzeć. Okej, okay, zrobimy to tak. Nagrywasz, jak oglądam tą rzecz. Będziemy mieli więcej ujęć w ten sposób. Możemy wrzucić kontenty taśmy do wideo w czasie edytowania. Lepiej nie, brak ci zdrowego rozsądku. Aha, dzięki za powiedzenie. Okej, okay, zróbmy tutaj miejsca. Ujęcie rodem z ringu. Dobra, zacznijmy. Złapmy moje pierwsze wrażenie na film. Możemy to wszystko potem naprawić w edycie. Cisnę play, zaczyna się. Co to jest za miejsce? Nie rozpoznaję tego budynku. Symbole. Ja prawie... Czy one coś do ciebie znaczą? Gift me déjà vu, I feel like I can... Nie, żadne z tych. Ani nie mam déjà vu, ani nie rozpoznaję ich, nie rozumiem ich. Wydaje się, że najbliższe jest to, że patrzenie sprawia, że mnie głowa boli. Dla mnie to oczy.
bolą. No, zmieniło się, dobrze. Czyli wszedł do budynku. Co to za miejsce? Wygląda jak więzienie, galeria, muzeum, szkoła. Nie wygląda na nic konkretnego, ale najbardziej jakieś dziwaczne więzienie. Więzienie wewnątrz celi. Czy to są ludzie? On po prostu obok wszystkiego przechodzi. Co to za budynek? Jest o wiele za długi. Spójrz, ktoś jest na przodzie. Ten koleś wygląda... Wygląda... Mam... Tak potężne ciarki. Rozumiesz? Masz to? Naprawdę spodziewam się jumpscare'a. Podgłośnie. Nie, proszę. O Jezus. Child, take my hand, we'll take a walk. To co słyszę? Na pewno słyszę Oskar. Ktoś o imieniu Oskar? Nie. Nie słyszę nic o Oskarze. Nie rozumiem nic z tego. Pozwól, że jeszcze trochę głośno. Jezus. To jest tak niekomfortowe. Ale w końcu się skończyło. Hey, ok, that's it, I'm turning this thing off. Wszystko dobrze? O Boże. Naprawdę nie podoba mi się, dokąd to zmierza. A? Przerwana reklama. Po komunikacie wrócimy do programu. Okej, to naprawdę rozluźniający fragment. Po tym, cokolwiek właśnie zobaczyliśmy. Naprawdę przydatne. Ale spokój nie potrwa długo. Okej, jesteśmy w dobrym budynku. Co? O nie. O nie, to jedna z tych gier. Inaczej byś widział ducha. Ja się trzymam po prostu stresa. To prosta robota, nie martw się. Chcę wyjrzeć przez okno, czy coś się... Nie, wszystko jest takie samo. Nie, coś jest nie tak. Coś jest inaczej. No już się przyjrzyj, ładny stąd widok. Co ty robisz? Może przestaniesz marnować nasz czas? Możesz tak? No? Myślę, że można... Dobra, nie, po prostu co jest z tą nie tak? Co? A. Ja... Coś jest inaczej jednak, coś się zmieniło. Myślę, że śmierć Waltera się do mnie dostała. Przepraszam. Okej, wszyscy jesteśmy w szoku. Tak. Idźmy już na 608, tak? O nie. Wcześniej bałem się ciemności z tego domu, ale widząc to dziwne światło przechodzące spod drzwi, wydaje się jeszcze gorzej. Dobry wieczór. Śmiesk na 8. Czy my wcześniej byliśmy z 8, czy na coś zmieniło? Pogadać o Walterze, prawda? Nasze newsy. Wszystko siedzi ci na gardle. Czy zgaduję na końcu języka, prawda?
Wejdźcie, może będzie dobrze z kimś porozmawiać. Coś jest nie tak. No, tak jest. I właśnie o tym się przekonamy. Dawaj, właś. Czy ona wie? Coś jest nie tak. Czai się tuż na granicy świadomości, a to pech. I zdjęcie Gunpowdera na tym było. Zaczniemy. Coś... Herbata, kawa? Nie, dzięki. Dobrze, trochę i tak zrobię. Nie, po prostu... Cholera. Musimy na nią poczekać. Ja się rozejrzę. To jasne. A Gunpowder wygląda naprawdę... przerażony. Gunpowder jest trochę zdenerwowany. Albo... czy się boi? No... No zadowolonego nie wygląda. Kanał się zmienił. Parę butów, kiedy wszedłem. O. Palaforium. Nie mogę oderwać wzroku. Nie jestem utknięty w telewizorze. Coś na telewizorze mnie przeraża. Coś tam jest, prawda? Coś. Coś zdecydowanie. Jednej brakuje. A. Coś tam wisi nad frontowymi drzwiami. Co? O, nawet tego nie zauważyłem. Myślę, że to jakaś lampka. Możesz tam dotrzeć to zdjąć, prawda? Zdejmij to. Denerwuje mnie. Co do cholery? Co to jest w ogóle? Czy to jest... przedstawienie jakiegoś świętego może? Albo... nie wiem co to jest. Moja mama miała taki w domu. No nawet te rzeczy mi jej przypomina. A ja nie chcę jej pamiętać. Więc możesz to zdjąć? Nie, chyba wolę nie. Zawsze tak pyskujesz? Mała przysługa, proszę. Później to dożymy. Nie, ja nie chcę się właśnie pieprzyć z domem tej biednej staruszki. Okej. Okay. Jaka to roślina? Wiele rzeczy tu jest, których wcześniej nie zauważyłem. Mam wrażenie, że albo paranoja już się do mnie dostaje, albo zwrócił na to uwagę wcześniej. Nie mam pojęcia, stary. Jest dobrze zadbana. Wydaje się, że pani Martin nie pozwoliła, żeby tragedia wpłynęła na jej rutynę. Może to w tej chwili sprawia, że funkcjonuje. Proszę. Więc przejdźmy do rzeczy. Walter wziął taśmę ze studia, ale to nie był oryginał, prawda? Co? Oryginał jest tutaj z tobą. Skąd wiesz? Juliana też coś pamięta. Ale... nie wiem... ale wydaje się naprawdę niezszokowana tym, co się właśnie stało. Sprawdziliśmy tą, którą miał przy sobie. Chcę zobaczyć oryginał. Tak, dobrze, mam go tu. Wiesz, gdzie znalazł taśmę? Czy dlatego tu przyszliście? Gdybym wiedziała, nie otworzyłabym drzwi. Proszę, weźcie ją. Nie chcę oglądać tej rzeczy. Muszę iść zapalić. Powiedzcie mi, kiedy skończycie. Nie, ty musisz drążyć. Jest wdową, co się w ciebie wstąpiło. Nie ma na to czasu. Ale dobra, masz rację. To cała rzecz sprawia, że jestem... antsy. Ej, może pójdziesz... sprawdzić co z nią. Może nawet lepiej. Przeprowadź ten wywiad. Zawsze chciałeś to zrobić, prawda? Masz swoją szansę. Jeżeli będzie chciał odpowiedzieć na parę pytań... na początku tej taśmy. O. Ona tutaj paliła przy tym. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł zostawiania Juliany z tą taśmą. A, tu jest. Głębokie wydechy. Co to za zapach? To nie jest papieros. Nie skup się, jak... czy ona pali blanta, czy to jest coś bardziej dramatycznego? Jak się dobrze spiszę, mogę mieć nowe możliwości, mogę pomóc pani Martin poczuć się trochę lepiej.
Prawdopodobnie to nic nie zmieni, ale nadal chcę to zrobić. Nie wydaje mi się, że poczuję się lepiej. A więc może możliwości. Bawmy się w reportera. Pani Martin? O co chodzi? Skończyłeś? Jeszcze nie. Juliana ogląda taśmę. W międzyczasie chciałem zapytać panią kilku pytań na twój program. Czy to nie dziewczyna powinna pytać pytania? Pytać pytania? Tak, ale jest zajęta taśmą. To jest dla mnie możliwość. Actually, no trochę się o panią martwiłem. Myślałem, że... Szczerze myślałem, że skoczy z okna. Którego światło, które tak złudliwie mi dawało poczucie bezpieczeństwa, teraz po prostu sprawiło, że jest jeszcze bardziej zacienione. Widziałem wiele ludzi, jak ta dziewczyna w tej linii roboty. Przez Waltera. Ludzie, którzy nigdy się nie zatrzymują. Dobra, zróbmy ten wasz wywiad. Lepiej bardzo przemyślę te pytania, głowa mi eksploduje. Co jest na taśmie? Nie wiem, nigdy nie oglądałem. No tak, dobra, to już wiedzieliśmy. Czy wiesz, skąd taśma się wzięła? Nie, to też... Nie, to też... Musimy to sprawdzić. Myślę, że mają z domu, ale nie wiedziałem, kto ją dostarczył. Walter zbierał filmy. Ciężkie do znalezienia filmy. Nagrania i... Wydawało mi się, że to po prostu kolejne. Po prostu myślenie o tej dziewczynie samej w salonie, oglądającą tą rzecz, sprawia, że dostaje gęsiej skórki. Powiedz, dlaczego jest taka zainteresowana w tej taśmie? Nie wiem. Czy to... Nie? Czy to po to tu przyszliście? W sensie... Czy to nie o tym jest ta historia? Ja... nie pamiętam. Czy nie wydaje się ci się, twój kolega zachowuje się trochę dziwnie? Mogę przysiąc, że widziałem ją wcześniej. A, jakieś bawienie się z pętlą z czasu, które jednak pamiętają ludzie. Może widzimy ją w studio. Nie jestem pewna. Nie wydaje mi się. Nie pracowałem tu zbyt długo. Może dlatego nie wydaje się, że ją lubisz. Jeszcze nie, w każdym razie. Ja? Tak, dlaczego tu właściwie jesteś? No, w sumie to nie wiem. Nie wybrałem tego taska zbytnio. Szczerze, to nie mam zielonego pojęcia, co tutaj robię, ani co tutaj się dzieje. Ale wiem, że klimat się trochę uspokoił i to też mnie trochę niepokoi. Bo może mnie walnąć czymś jeszcze potężniejszym. Nie. Nie powinnam ci się obwiniać, to nie twoja wina. Tak naprawdę. Wiesz, zrozumiem. Rozumiem pomysł poruszania się w górę po tej drabinie. The allure was sensationalist. Zdawało mi się, czy słyszałem oddech. Też to widzisz, prawda? Nic dobrego nie wyjdzie z tej taśmy. Z tej całej rzeczy. Naprawdę nie spowodowała do tej pory nic dobrego. Wiem o tym lepiej niż ktokolwiek. Jeżeli... If that's the case... Czy nie powinno być lepiej przestać? Nie rozumiem. Okej, rozumiem, że jesteśmy faktycznie z jakiejś gazety czy innego kanału. Może będzie lepiej? Nie, chcę się faktycznie dowiedzieć. Trzeba, I guess, informować ludzi. Jeżeli taśma jest niebezpieczna, to by się przydało. Chciałbym w to wierzyć. Ale nie wydaje mi się, że nawet ty w to wierzysz. Dobra, fair. Nie powtarzam się. Tak naprawdę to nie, niezbyt. Cóż. Nie chcę, żeby nadawano tą historię. Mówię ci to wprost. Wprost. Wyłącz kamerę. Poważnie? Możesz mi powiedzieć, że stara szalona baba rzuciła się na ciebie. Nie obchodzi mnie to. Proszę. Jedno pchnięcie z okna. Aha,
nie wyłączyć, tylko faktycznie dropnąć, wyrzucić ją kamerę z okna. Ale to znaczy, że stracę wizję? Dobra, chuj. Przewień 01, rew. Boże, co to było? Nie rozumiem, czy to był Walter? Dało się zauważyć koniec aktu drugiego. Nie rozumiem. I nie wiem, nie wiedziałem, że widziałem koniec aktu pierwszego. Community Ohe? O! Cześć! Walter! Przedostać się do apartamentu. Apartamentu. Którego? 608. Tak to się nazywa pamięć. Tak, to było to. Kocham osiągnięcia Steam, naprawdę. Jestem w stanie uspokoić. Miałem kogoś ze sobą. Juliana przez 2N. Racja. Suka. Okej, okay, jakby nie myślałem, że była aż taka zła. Taśma. To co na niej widziałem. Oglądałem nienagrany koszmar. Widziałem widzenie i zapominanie imienia tego, co widziałem. Widziałem przeszłość przyszłości, która nigdy się nie stała. Wydaje mi się, że to był koszmar. A gdyby nie był nagrany, a jeżeli nie był nagrany, czy mogę kiedykolwiek się z niego obudzić? Apartament. Została tam. To już nie jest szóste piętro. Lepiej wszystko nagrać. Wszystko może być użyte. Faktycznie, Julia. O, ten dźwięk. Czy naprawdę chcę za nim iść? Niezbyt. No i nie to pamiętasz. Nie wiem. Tak, to jest droga. Okej. Okay. Świetny zapach. Gdzie go wcześniej czułem? O mój Boże. Nie chcę do okna, do mojego bezpiecznego. Gunpowder! Gun. Gdzie masz się wyobrażam sobie rzeczy, czy pies unika apartamentu? No nie, nie, teraz come on. Gunpowder. Wracaj. Co niego wstąpiło? Po prostu pobiegł w dół korytarza. Leżał na czymś. Dobra, na czym on leżał? Tatka. I've had it and did what I shouldn't. Nightmare in my brain. W nieskończonej pętli, bez szans ucieczki. I co mnie najbardziej przeraża? Nie jest znacznie gorszy od życia, które zostawiłem za sobą. Jeżeli ktokolwiek to pyta, nie zostawię Gunpowdera samego. Ona też. A. Te listy. Vertigo. Czekaj, pies. Gdzie on poszedł? Gunpowder? Wchodzę. Muszę. Chyba muszę. Czy naprawdę chcę do środka? Naprawdę? Wejdę. Teraz to zauważyłem. Jest to okropne. Powiedz na głos. Kamera mnie prowadzi. A nie w drugi sposób. Nie w drugą stronę. Nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło. Może dawno. Może kiedy... wysłałem aplikację. Powder, wchodzę. No... jestem twoją kamerą. Okej, muszę się przygotować na to, co tam zobaczę. Będą się różne mieszkania...
Wait, gdzie jest fotel? O. Co jest nie tak? Okej. Okay. No to idziemy za Gunpowderem, I guess. Nie chcę stać psa samego. O nie. Nie jestem pewien, co się dzieje, ale... Okej, okay, surrealność tego wszystkiego paradoksalnie sprawia, że czuję się minimalnie lepiej niż na początku. Nie jest to już taki terror, jest horror. Już nie jest syryf. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Por isso, peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com a... Ok, estava em cheque, não viu? Mas o agente agora não anda. O, to nie jest początek gry. Co? O, co? O, są tutaj różne rzeczy, których nie dojrzeliśmy. Nie rozumiem, co? Okej, okej, to jest... Chyba to, co właśnie pojrzeliśmy w tej chwili. Wait, dobra. Możemy z tego wyjść, więc co się dzieje? Okej, tak. To już widzieliśmy. Term A i term B. Pamiętam te wejść. Tego nie było. We had a chance to speak with the mother. Do you personally believe that there's something sinister hiding in there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Zatopione jezioro. Klimat tego wszystkiego jest niesamowity. A. Czyli rozumiem... To ciekawe. Jest jeszcze parę scen. Zobaczenia. Tego nie było. To było nowe. Walter Martin z Teleforium. Rewind. Jest jeszcze sporo historii do... Krzyczenia. Juliana wygląda znacznie gorzej, czy mi się zdaje. Czego pani nie mają? What? Huh? Nie wiem, czy on powiedział. Muszę więcej spać. Przestałem palić, przerzuciłem się na kawę. Zobaczmy to dobrze i szybko, dobra? Szóste piętro. Mhm. Nie, stary, idziemy na szóste. Walter żył na szóstym. Na szóste, zanim ktoś inny będzie miał ten sam pomysł. Co to znaczy, że ktoś inny będzie miał ten sam pomysł? Wcześniej 6. Okej, zdaje się, że już nic nowego nie zobaczymy.
Okej, myślałem, że będę mógł w jakiś sposób uciec. Słuchaj, wyglądasz, jakbyś miał coś do powiedzenia. Masz na to autoryzację? Autoryzację, o czym ty mówisz? Nigdy nie zgadzałem się na sensacjonalistyczne historie jak te. Musisz im podać skończony materiał, rozumiesz? Jeżeli już jest zrobione, to ciężej im odmówić. O dziwaczne, nie widzisz tego, prawda? Po prostu powiedzieli mi, coś stało. Okej, rozumiem znacznie więcej. Nie podchodziłem do śmieci. Aha. Wydaje się, że śmieci to po prostu podchodzenie centralnie do apartamentu. Jednak wszystko tu było, ale to było cenzurowane. To są klucze. Okej, czyli reszta jest zaniedbana, to się na pewno zmieniło. To, że wziął pożyczkę na ten odtwarzacz sprawia, że jest jeszcze gorzej. Jeszcze podejrzanie to wszystko wygląda. Co jest? Co? Okej, to było nowe. Właśnie to wezmę tym razem. Preza gorąca. Paliwo dla walnych strzelców. No dobra, teraz będzie trzeba jej zadać nowe pytania. Może się w końcu czegoś więcej dowiemy. Jest godzina 3 w nocy, a ja powinienem trochę bardziej rano wstać, więc nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to ciągnąć, ale so far so good. Co z tym raincoatem? Co? Myślę o sprzedaniu apartamentu, bo przez to wszystko. Te rzeczy po prostu sprawiają, że to jest coraz trudniejsze. Wydaje mi się, że chcę się pozbyć wszystkiego. To jest piekło. We saw the electronic manual, rooster award in the living room. Ten był profesjonalistą wielkiego kalibru, pracującym w małej stacji. Czy chciałabyś to jakoś skomentować? Pracując w mniejszej, miał znacznie mniej problemów z wyższym rangą. Mógł sugerować tematy, być bardziej hands-on. Też wierzył w trzymanie lokalnych stacji przy życiu. Żył dobrze, nie był ambitnym człowiekiem, nie w tym sensie. Był dobrym człowiekiem. Expensive VCR. Co by się próbowało? Proszę pani? Może zapytać o coś innego. Aha, jasne. Wiesz, ty tu rządzisz? A co z tym kogutem? Może też się coś będzie? Była wtedy burza, prawda?
Tak. W sensie pamiętam, że piorun gdzieś tu uderzył w pobliżu. Właśnie wtedy, kiedy... Kiedy? Znaczy, przepraszam, nie wydaje mi się, że mogę kontynuować. Oczywiście, pani Marti, mam wystarczająco materiału. No, był taki inny, nerwowy. Nigdy się nie spodziewałam, żeby... Nikt się tego nie spodziewał, pani Martins. No dobra, nie możemy mówić, że Gun nigdy nie miał broni. No właśnie. Powiedzmy, że tym razem się powiesił. Co? Jak to może być? Mój Boże. Wiedziałem. Zetknijmy tą ze stroną taśmę. Okej, to już idzie. Nie wiem, co zrobić w tej chwili. Wydaje mi się, że w tym momencie pójdę za panią Martin i spróbuję czegoś więcej dowiedzieć. Ja stąd spierdalam. Zaczniesz to oglądać, po prostu nagrywaj mnie, jak to oglądam. Będziemy mieli więcej ujęć w ten sposób. Aha, i tyle. Liczy się wysiłek. Dzięki. No dobra. Może usłyszę albo zobaczę coś, czego wcześniej nie zrozumiałem. Dają mi déjà vu. Ale nie mam pojęcia skąd. TV. Nic konkretnego nie mówi. O, ciarki mi takie niekontrolowane przeszły. Ja to wyłączam. I jedną piorun. A. To coś nowego. To coś niepokojącego. Naprawdę niepokojącego. I teraz, kiedy już wyszedłem ze znajomego gruntu, znowu czuję się naprawdę niepewnie w tej całej sytuacji. A już za zbytnio się poczułem do tego momentu. No, Juliana wygląda teraz zupełnie inaczej. Lepiej, paradoksalnie. Ja pier... O mój Boże. Co? Widziałem buzię. Okej. Gunpowder. Czy może chodzi o kamerę? Czy to z kamerą jest coś nie tak? Z kamerą, którą ja steruję. I czemu ten... To jest takie zamazane. To jest nadal zamazane. Jest mokre. Pani Martins musiała go wczoraj nosić. Była burzanie. Zobacz, jest wyrwana strona z notatnika. W kieszeni jakieś notatki. Ciągle widzę te same numeraki z błędem ortograficznym, więc wróciłem tu. Metalowe pudełko się zjawiło z numerową klawiaturą, nie mogę go otworzyć. Jak metalowe drzewa, widzę wieże radiowe. The numbers, once again. Muszę to sobie gdzieś zanotować. Dziwne notatki. Muszę mieć dużo na głowie przez te ostatnie kilka dni. O Jezus. Ukryli coś przed nami. A jeśli ty ich widzisz... Gunpowder, rozumiem cię. Tu też coś jest zacenzurowane. Stara gazeta. O, teraz trzymał jakieś specyficzne wydania. Jest podkreślony artykuł. Policja zamknęła śledztwo w sprawie zaginionych osób. Nothing but videotape was found. 4-3 znaki. 1-3 znaki.
stare wiadomości, zapomnij o tym. Ha. What? Jezus, te oczy. Akurat spojrzałem się na bok ściany, po prawej centralnie spojrzałem się w oczy. Zdaje się pana Martina. Stary VCR. Jakiś napis na etykiecie. Całkiem faded, mogę tylko czytać. All consider the numbers. Żyło. Cóż. I'm going to stop. Let's play this. A. A, jeszcze nie było. Słuchaj, tylko burza. Coraz głośniejszą. Wydaje się, że kadry, które tak nam migały. Policja, my bad. Coś ocenzurowanego. To nie jest ocenzurowane i nie wiem, czy chcę się z tym bawić. Kolekcja VHS-ów. Wszystko podpisane, zorganizowane. Ha, ha. Nie ma numeru pie... Ale nie wiem, czy... Mogę tu znaleźć cokolwiek innego. Dobra, co to jest? Spróbuję to zdjąć. Zobaczmy, co tu po prostu stanie. Trzymaj, to nie podkowa. Okej. Okay. Straciłeś żadnych palców, prawda? Za dziwna rzecz. Co ja z tym teraz zrobię? Nie obchodzi mnie to tak długo, jak jest z dala ode mnie. To bardzo dziwne. To już wiemy. Jeżeli nagrywamy, nie dużo czasu, sprawiam, że jest niekomfortowo. Okej, czyli tak czy siak jestem wysyłany. Interview The Widow. Deep breaths, no i idziemy. Chcę klikać inne rzeczy, zobaczyć, czy to może mnie jakieś małe decyzje dokądkolwiek zaprowadzić. Okej, okay, to już kliknąłem. To był błąd. Jak się ma pani? Okropnie. Nie spałam od kiedy, wiesz. Może powinnam się tego spodziewać. Atmosfera w domu zmieniła się od kiedy ta taśma się zjawiła. Oglądał ją wiele razy dziennie, zamknięty w pokoju. Mówił, że prawie to miał, a nigdy mi niczego nie pokazał. Nigdy mi niczego nie pokazał. Wiesz, dlaczego zrobił kopię? Czego cokolwiek kopiujemy? Zachować się, dzielić się. Tak mi się przydaje w każdym razie. Dzielić. Masz tu dziewczynie, okej. Okay. Was it really? No nie wiem. First, I've seen her before. I think I've seen you before as well. Że może na subłega wcześniej widziała. Że w studiu, nie wydaje mi się. Nie w studiu. A, całkiem ją lubię już po tym wszystkim. Nie możemy przyszedłeś tutaj. Nikogo nie wołałam. Mam prawo zadawać swoje pytania. Już rozumiem. Okej, okay, to już powtarza.
niczego nie mów. Widok na twojej twarzy to wszystko wyraża. Są niektóre rzeczy, których po prostu nie warto. Są o wiele zbyt cenne. Co? Coś mi cięży na głowie, na sercu, na brzuchu. Na brzuchu? To jest dla ciebie zbyt dużo, prawda? Wiem to, bo dla mnie też tak było. Może to nie dlatego tu przyszedłem. Cóż. Serios? Kamera jest zbyt ciężka. Deny the object in your pocket. Ale i tak mnie to doprowadziło tutaj. Aśma. Co nie widziałem. W której przyszłości ja teraz istnieję? Z której przyszłości nadszedłem? Apartament. Została tam. Okej. Jeżeli chcę naprawdę coś nowego zobaczyć, muszę sprawdzić, skąd pochodzi ten dźwięk. Czy to tam była? Nie tworzą się. Ale jest kratka. Muszę zobaczyć, co jest tam w środku. O Boże. Ta kobieta. Patrzenie na nią było jak gapienie się w dziurę w świecie. Głowa mnie boli i chcę wyjść. Najpierw, że teraz wyskam powdera, jeżeli mam robić szczeczonowe. Pójdę za zapachem. A więc to jest zapach to ozon. Czyli na dwa rew. O! To coś nowego. Muszę wyjść z tego miejsca. Wydaje się, że nie mam wyboru, tylko jakiś tylko powdera. Powder, wracaj. Dobra, idę po prostu za nim, nie muszę czytać tej notatki. Po raz wtóry. Do windy? Nie sądzę, że będę mógł faktycznie odejść. W windzie była ta kobieta, chcę naprawdę zobaczyć. Zresztą na pewno głupi pomysł pod kwestią przeżycia. 604. To beznadziejny pomysł w kwestii przeżycia, ale chcę zobaczyć, o co chodzi z tą kobietą. O ile będzie mi dane się dowiedzieć? Nie, idę z tego miejsca, okej. Więc schodami w takim razie. Razem schody. Ale wracam się po schodach. Zdaje się, że... No to muszę chyba. Walter odkrył to jakieś... Jakaś pętla czasowa. Keep it yourself. Keep it yourself, nie obchodzi mnie to.
Okej, okay, czyli mamy powtórkę z wszystkich ocenzurowanych rzeczy. Dwie wieże. Radiowe wieże. Jedna taśma. Czy tam? No, cokolwiek zrobić. Co do tego wszystkiego ma gunpowder? Taśma? 5-1-2? Cięcie. Mam dla ciebie wiadomość, wyłącz to. O, to coś nowego. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Pois, se está vendo isso, acredito que já seja tarde. Hã? Filó, os antes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais, entender mais. Mas já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que seguiu esse mesmo caminho? Bom, não importa. Já chegou a verdade, telespectador. E ela tem um custo. Mas não precisamos pagar nada. Não precisamos nos submeter. Ouça. Eles não têm controle disso. Não é? Desligue o vídeo. Vá embora. E não volte. Escapará por entre os dedos deles. A maior das rebeldias. Vá embora. Não volte. Ah. To ciekawe. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Ale... wow. Wszystko już mam odblokowane. Jest jedna rzecz do zrobienia. Jeżeli kazał mi nie wracać, jest jedna rzecz, którą muszę zrobić. Kimkolwiek oni są. O, rozumiem już. Już rozumiem. To jest jak otwieranie oczu. I na cięciu w tej chwili nie stało się nic dramatycznego. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do znalezienia. Nie wiem, czego szukam. Nie wiem, czego się spodziewać. Okej. Okay. Klimat tej gry jest bardzo ciekawy. Nie spodziewałem się, że tak bardzo wciągnie mnie point and click jakiś. To już zauważyłem. I... definitywnie odwiedzę tą grę w przyszłości, żeby dowiedzieć się więcej. Jednak jest godzina 3:26 i wydaje się, że mam tego wszystkiego dosyć na dzisiaj. Więc... wow. Jeżeli chodzi o kwestię klimatu, naprawdę mi się podobało. Jeżeli chodzi o te wszystkie strachy, miało to oczywiście swoje wzloty i upadki, jednak nie spodziewałem się po pierwszym upadku, że będzie w stanie tak dobrze wrócić na tak niesamowity poziom i po prostu tak mnie przerazić. Więc... cokolwiek z tego będzie, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, żeby się dowiedzieć, co tutaj się tak właściwie stało. I mam nadzieję również, że podobał się wam ten materiał w dość nietypowym stylu i że mój komentarz nie był całkowicie od rzeczy. Było tutaj więcej gadaniny, niż bym się spodziewał, więc gadałem trochę mniej od siebie. Jednak dajcie definitywnie znać, co sądzicie o takich materiałach, bo medium horrorowe, a zwłaszcza filmy o tym, w których nie muszę pisać sobie scenariusza, są naprawdę ciekawe i przyjemne w wykonaniu. Więc
Chyba już nic więcej nie pozostało. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Ale dawno tego nie mówiłem. Link do gry, jeżeli chcecie się przekonać na własnej skórze, co to do cholery jest, znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego razu. Cześć. Who had a chance to speak with the mother. Do you personally believe that there's something sinister hiding in there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Just stories.